Cześć, siemano! Z tej strony Wyklęty, a ja was zapraszam na kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Kulturę z 2 Ramy Asgardu. Mam nadzieję, że mi się udało, słuchajcie, tak przyspieszyć, żeby jakoś w miarę codziennie wychodziły te odcinki. Problemem tu jest to całe renderowanie, ono długo trwa. Znalazłem trochę inny sposób, gdzieś tam sprawdziłem na necie. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Bo faktycznie zauważyłem, że lepiej przetwarza, ale nie miałem tego czasu jeszcze do końca sprawdzić, dlatego ten odcinek no niestety będzie eksperymentalny. Timer 23 minuty, okej. Kurde, trochę mi tu za głośno osobiście dla mnie gra. Tak sobie leciutko wyciszę. Może. O, ideolo, słuchajcie. To tak. Oj, dajcie momencik, teraz moja siostra coś tak macha, nie macha. No dobra, słuchajcie, wracam do was. Timer wraca. Mam wrażenie, że to jednak jest głośniejsze i głośniejsze. No dobra, słuchajcie, co? Wracam do was odcinkiem, jak możecie tu zauważyć. Już trochę rozbudowałem tą naszą osadę, tak nawet być może za porządnie. Tutaj po prawej, co wam powiem, to już jest ogromne. Tutaj po łacie, widzicie, po łacie, nie wiem, czemu tak mówię, po łacie żelastwa. Masakryczna ilość tego żelastwa. Raz tu tylko mi zdech z głodu, widzicie, jakieś trupy, jakieś kości trupa. Od razu sobie tutaj zrobiłem. Kowalstwo już idzie, krótkich mieczy, ile on tu ma, mniej więcej, nie kowal. Krótkich mieczy to ogólnie 2, ale ja to już przerzuciłem. To już 60 ponad ma tych krótkich mieczy. Jeszcze oczywiście kupię, co wszystko przewozi na miejsce bezpośrednio. Tutaj też powinno być trochę tych krótkich mieczy, już jest ich 10, zdążył napakować. Trochę ich tutaj próbowałem szkolić. Wam mniej więcej pokażę, na czym to polega. Widzicie, pakujecie monety i on się uczy. Tu ma 20% doświadczenia, 25%. I im bardziej go wyszkolicie, tym będzie szybszą maszyną do zabijania. Bardzo ciekawa rzecz. Może się przydać. A tu widzę, że gość już od razu monety pakuje. Dajmy mu jeszcze troszeczkę, do 60 sobie spokojnie dojdzie. O, już fajniejsza gwiazdeczka mu się pokazała. Że troszeczkę jest większym koksem w tej dziedzinie. No i co, słuchajcie, robię, słuchajcie, trochę tych wojów. Wyświetliła mi się tutaj wiadomość, już mam aż 16 tych dziewczyn. Masakrycza na ilość. Jeden cios i 16 cywilów. No ale tak. Rozbudowaliśmy nasze siły zbrojne. Generał pragnął, abyśmy jak najszybciej zaatakowali Sarakenów. Ja nie byłem jeszcze na to zdecydowany. Choć jeśli pokonamy Sarakenów, to spełnimy nasz obowiązek i będziemy mogli kontynuować naszą podróż. Wieczorem usłyszeliśmy w oddali dźwięk rogu i wkrótce do naszego obozu przybyli islamscy posłowie. Widzimy wasze przygotowania wojenne. Jednak w przeszłości naszych narodów nie było żadnych Widzimy wasze przygotowania wojenne. Jednak w przeszłości naszych narodów nie było żadnych zatargów. Nasz wódz uznaje cię za ludzi honoru i zaprasza waszego wodza na rozmowy pokojowe w naszej bazie. Powinno być w naszej osadzie, no ale dobra. Jeśli nie przyjdziecie, to atakujcie. My się was nie boimy. No i teraz mamy taką możliwość, albo będziemy niszczyć Sarakenów, albo możemy, mamy możliwość wysłać Biarniego na rozmowy pokojowe do wschodniej bazy przeciwnika, oni są gdzieś tutaj. Dobrze pamiętam, powinien mieć kolor zielony. Zielony strasznie mi się podoba, wam powiem. Zielony uspokaja, zielony jest całkiem spoko, dlatego myślę, że oni też powinni być spoko. Kurde, jakie przemyślenia, jesteś zielony, jesteś spoko. Dobra, słuchajcie, to raz, szukamy Biarniego, ale zanim znajdziemy Biarniego, no tak, wypadałoby się już na zawczasu przygotować jak wojennie, bo to miejsce będzie prawdopodobnie pierwszym punktem uderzeniowym, w którym postanowi zmieszać nas z błotem. Wypadałoby postawić tutaj sobie troszeczkę wież obronnych. Słabo to wygląda, słabo. Trochę hamulców tu się zostało. Mój kochany kamieniarzu. Tu jesteś, mój kamieniarzu. Jeden zbiera kamień, drugi to jest tragarz. Chodź, mój kamieniarzu. Tam już zrobiłeś praktycznie porządek. Nie ma co tego tutaj majstrować. O, proszę, wydobywuj. Grzmuć ten kamień do gorąca. Co my tu mamy? Tu jeden. Ciężko będzie, żeby się złapały, bo ja to tak, słuchajcie, patrzę, żeby te wieże nawzajem mogły się złapać pod zasięg. Żeby mogły się nawzajem bronić, żeby wróg wpadał w ogień krzyżowy. Bo jak tu postawię, to po prostu nie będzie tutaj gdzieś stąd, nie? Do kontrataku. No dobrze by było tu umiejscowić, proszę bardzo. Tu już dwie wieże powinny siebie nawzajem osłaniać. Ty, mój przyjacielu, czy tu jest jakaś...
Czy dałbym... Wiecie, to poczekajmy, aż on tutaj, oni tutaj zrobią porządek. Nie wiem, ile to potrwa. W sumie chyba już biorę go powoli, będę mógł wysyłać, jeżeli to tak sobie się rozejrzę. Tu mamy trochę złota, mennicy postawiłem. Monet ich jest całkiem sporo. Gdzie to był ten nasz... Chodź tu, cwaniaku, ciebie trafić nie mogę. Gdzie on jest? Ty, zgubiłem go. Zgubiłem... Houston. Tu jest. Dobra, wyszkolmy go tak na stówę. Ingolf. Słabe imię, człowieku. Musisz się nazywać porządnie. Proszę. Nie ma za co. 70. 75. Momencik, zaraz tu jeszcze wam opowiadał. 80%. 85. 90. Tylko żebyśmy go nie zabili. Bo byłaby wielka szkoda. Okej, okay, my go tutaj bardziej... No chyba bardziej ciebie już nie weźmiemy. No nie, nie opłaca się, nie opłaca się. Wy, moi drodzy, też szybko się podszkulcie. Dobra, on już jest Master of Masters w machaniu mieczem. I teraz sobie weźmiemy Bjarniego, mój kochany. Ile mamy cywilu? 15 cywili. Jazda! Zrobimy sobie dodatkowych. Uhuhu. Nie gadajcie, że już... Nie wy... 118, no dwie piekarnie powinni to, jeszcze jakoś... Niedokwitny. Dobra. Jeszcze na razie nie robimy nowych, więc powinno być jeszcze w miarę spoko. Biarni. No i tak, słuchajcie, ewentualnie z fajniejszych rzeczy, jakie oczywiście zawsze warto na kulturę się, słuchajcie, sobie je wymówić, obmówić, ponieważ kultura to jest taka fajniejsza gra, słuchajcie, gdzie można troszeczkę posiedzieć. Nie, gdzie ty jesteś, kim ty jesteś? Żelazo. Skończyło się żelazo. Tu zbieraj sobie żelazo. Kultura to jest taka, słuchajcie, fajniejsza gra, która pozwala na jakieś bardziej omawianie jakichś rzeczy w tle, jak się już nic nie dzieje, jak się coś buduje, nie buduje, to można, słuchajcie, jakieś tam rzeczy w tle troszeczkę omawiać. I to jest taka trochę bardziej fajniejsza gra. Chociaż jedno trzeba przyznać, nagrywanie strategii, i to jest mój malutki błąd, co zrobiłem, jest dosyć piekielnie trudne. Jest troszeczkę trudne. Dlaczego? Ponieważ no ciężko czymś widzę, wam powiem tak od razu, jak ja się bynajmniej czuję, nagrywając przykładowo takiego kulturesa, jest dosyć ciężkie. Ponieważ samo budowanie robi się nudne. I w tym wypadku ja muszę wymyślić coś, żeby was zainteresować, żeby przyciągnąć waszą uwagę, żeby mieć te cholerne wyświetlenia, bo ja chcę być jeszcze lepszy. Mieć więcej wyświetleń. Po co? Będę ja Wardęga. A czemu nie? A propos Wardęgi też zaraz przejdę, bo ciekawsza sprawa ostatnio się z niego zrobiła. No ale ten, wracając, słuchajcie, to nagrywanie strategii jest dosyć ciężkie. I do momentu, w którym ciągnie się fabuła, jest, słuchajcie, w porządku. Ale jak się tylko buduje i buduje, to się robi taka nuda. I teraz sam mam taki dylemat, bo zwróćcie uwagę. No nie wiem, która to już godzina? No 14 minut. To może jeszcze dzisiejszy ten odcinek jakoś wypadnie. Ale załóżmy... No, ja mogę albo wystartować tak i wam pokazywać, jak się buduje, co jest jednocześnie nudne, albo ewentualnie jak walczę, ale... No nie wiem, z mojej perspektywy to już... Nie wiem, czy właśnie taki sam przeskok, jak robię właśnie, już mam absolutnie wybudowaną wioskę, nie jest... Czy to w ogóle gra, czy nie. Mam takie wrażenie, że do końca jeszcze z tym nagrywaniem strategii mógłbym znacząco się, słuchajcie, podszkolić, że czegoś w tym jeszcze leciutko brakuje. No ale dobra, mamy faktycznie zielonych, nie pomyliłem się. I teraz przechodzimy, słuchajcie, do Wardęgi. Z Wardęgo była taka ciekawsza sprawa. Fajna inicjatywa, jaką Wardęga według mnie zrobił, ale zanim to... Nasi ludzie napotkali sarakańskie forpoczty. Forpoczty? Co znaczy forpoczt? Bladego pojęcia. Widzieliśmy wroga na własne oczy. Jakież było nasze zdziwienie, gdy nie tylko nas nie zaatakowali, ale i Aj! Wolniej, wyklęty. Jakież było nasze zdziwienie, gdy nie tylko nas nie zaatakowali, ale i wezwali nas w naszym własnym języku. Nigdy nie mieliśmy żadnych zatargów z wami, wikingami, i nie chcemy ich mieć w przyszłości. Jeśli jednak nas zaatakujecie, odpowiemy z całą bezwzględnością. No i dobra. Szukamy jego mościa, woda. Musimy znaleźć kogoś, kto tutaj odpowiada za tą całą... herezję. Jakoś mi się skojarzyło z państwem islamskim.
Odpowiada za ten cały bajzer. Burmistrz, 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 o. Lub spotka się z ich wodzem, dobra. Wodzu, wodzu, wodzu! No, który to wódz? Skąd mam wiedzieć, który to wódz? Come on! Ani... Zawsze pamiętam, wcześniej to była coś... Była taka chmureczka i było widać, do którego jego mosią masz iść. A jak ja teraz błądzę... To... głupieje. Już, jak ja kiedyś ściągnę te soundtracki, będę słuchał, 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 aż się zażegam. No chodź, 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 bo ja tutaj nie chcę znowu z Warnegą się wtrącać, dopóki nie znajdę o głupiego burmistrza. Jak ja się rozgadam, to się rozgaduję na załóżmy 5-6 minut, a później zapominam. Później mi coś przerywa i zapominam, o czym gadałem i tracę wątek. O, no. To jednak nie była pułapka. Wódz Sarakenów czekał na mnie poszedł swoją bazą, bez broni. Wiele już słyszał o odwadze i mądrości mego ludu i oddał nam cześć liczy mąż stanu. Negocjacje były długie i trudne, ale uwieńczyliśmy je sukcesem. Wódz podał mi rękę mówiąc, rzeczywiście, odważni z was i uczciwi ludzie. Wycofamy się zgodnie z układem, ale poinformujcie generała Hardradę, aby przestał nas prowokować. Uważajcie, to nie jest człowiek o waszej uczciwości. No i tak, Sarakeni teraz tam się zmienili, słuchajcie, na przyjazne. I teraz... Tak, właśnie. Zawarliśmy z Sarakenami układ pokojowy. Z wielką radością udaliśmy się do siedziby garnizonu, jednak tam czekała na nas dość niemiła niespodzianka. Generał stracił panowanie nad sobą. Głupcze! Zawarłeś pokój z naszymi wrogami? Jak śmiałeś! Za kogo ty się uważasz, kmiotku? Myślisz, że... Wybaczcie, wybaczcie, ej, zająkałem się. Myślisz sobie, że w tej krainie jest miejsce dla nas, dla dwóch sławnych wodzów? Kurde, jeszcze źle to akcentuję. To źle myślisz. Nigdy nie wrócisz do Bizancjum w glorii i zwycięzcy. Nie po to tyle czekałem na swoją szansę, nie po to porwałem księżyczkę i rzuciłem podejrzenie na Sarakenów. To był jedyny powód, aby cesarz zgodził się na wypowiedzenie im wojny. Cała chwała należy się mnie! Nie wierzyliśmy własnym uszom. Treść słów Hardrady dotarła do nas dopiero, gdy jego wojska zaczęły nas atakować. I teraz mamy za cel pokonać zdradzieckiego Hardradę. On stał się nam, zaraz powinien wypowiedzieć nam wojnę, czy raczej zmienić. Momencik, drobna pauza. No dobra, słuchajcie, wracam do was. Sprawy rachunkowe takim małe mnie złapały. Dobra, momencik, momencik, teraz tutaj jeszcze raz. Alarm, stopper, timer. 11 minut to chyba było, bo mi się przypadkowo przyłączyło. Dobra. On zaraz powinien nam zmienić tutaj chyba. Bo mam neutralny, tak. Stan na wrogie. Bierzemy Bjarniego. Już się muzyka zmieniła na taką trochę gorszą. Wracamy tutaj, ale tutaj też trochę dla mnie i tak zbyt głośno. Jest tutaj, momencik, momencik, wojowie, wojowie, wojowie. Długie łuki. Wojowie. Chodźcie sami, wojowie, jakby tu was ogarnąć. Tutaj, 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 tutaj. Wy, moi drodzy, połówka. Długie łuki. No świetnie, rozdzielili mi się. Poczekamy sobie na jego mościów. Ja już tutaj chyba widzę, że tak, ruszyli wrogowie. Przeciwnicy ruszyli. Trzeba było ich skutecznie przywitać. Dobra, skąd oni bardziej idą? Chyba chcą nas napieprzeć bardziej z lewej flanki, ja tutaj uszykuję. Co? Wilki. Olać sobie, wilki. I bić na alarm. Zobaczymy, z której strony postanowią bardziej nadejść. Bo tu to ewentualnie żołnierze zrobią z nimi porządek. No byle nie za długo, bo w tym wypadku ile mamy żarcia na stokładzie w ogóle. Chleba 0,8, shit, dobra, 10 może będzie w porządku. Dobra. Tu ufundować im ścianę, panowie. Ściana, 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 ściana. Ci wrogowie co tu odwalają?
Dobra. Co się dzieje do cholery? Odpuszczają? Odpuszczają, dziwne. Dziwne, dziwne, odpuszczają. Dobra, widzę, że to będzie złodziej większa zabawa w kotka i myszkę. Będą nas próbowali kąsać niczym komary. Podchodzi, będą nas cały czas kąsać. Podchodzić, atakować, cofać się. Podchodzić, atakować, cofać się. Będą się bawić w partyzantkę. Trochę niedobrze. Raz, że trzeba być cały czas czujnym. Dwa, na partyzance łatwiej jest atakować, bo jakby się z ukrycia atakuje. Nigdy nie wiadomo, kiedy zaatakują. Trzeba by się cały czas tutaj się słuchać i patrzeć. Dobra, ile tu mamy? Koło 8 minut. Dobra, spokojnie. I tak. Bierzemy wojów. Okej. Okay. Wy, moi drodzy, ta czwórka tutaj. Mniej więcej. Jeszcze... Niech zejdą nam z ekranu. Okej, okay, trzech. Trzech zafundujmy tutaj. Tu powinno się już chyba jeszcze jedną wieżę postawić, jeżeli się nie mylę, bo w końcu już przerżnęli tutaj się przez ten... Głupi teren! Nie przerżnęli się. Dobra, bierzemy wojów. Kochani wojowie. Tak mało? Niemożliwe. Właśnie, 8 wojów jest. O, mamy 8 wojów. Chodźcie tutaj, zapraszam was wszystkich. Krótkie łuki. Ładować się na krótkie łuki. Wróg na razie nie idzie, jest ok. Właśnie, o Wardendze miałem opowiadać, bo ja znowu poszedłem na drobną chwilę, nawet można powiedzieć dłuższą chwilę i zapomniałem, o co mi tam znowu chodziło. Kto nie oglądał, od razu mówię, Wardega ostatnio zabrał się za takie ciekawsze, słuchajcie, ciekawsze akcje. Łapanie złodziei mniej więcej. Co się brzydkiego dzieje na takich dużych, dużych miastach, Warszawa, Kraków, Gdańsk, głównie nawet Warszawa. Są istne gangi, słuchajcie, rowerowe. Postawisz rower, wyjdziesz na chwilę, nie wiem, odlać się za potrzebą, albo pójdziesz na chwilę do sklepu, a po 5 minutach wracasz, dranie ci kradną rower, nie ma roweru. I to jest dosyć niefajny problem. Momencik, 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 chwila. Weź, wy tu jeszcze widzę zostaliście. Nie. Skoro wy tu zostaliście... Aha, ja tu widzę, że mi podzieliło. Według ich doświadczenia. Ciekawe, warto zapamiętać na przyszłość. Postawmy tutaj jeszcze ewentualnie obstawę po prawej stronie. Aby mieli zamiar trochę bardziej atakować nas. Na dwa fronty, ja chyba widzę, że... No znowu się ruszają. Znowu się widzę, ruszają. I to mi się trochę nie podoba, ale zaraz zobaczymy, czy to będzie akcja czy to będzie taka akcja zaczepna. Dobra. Czy ja was będę mógł... Okej, zmieścił 5. Dobrze, jest dobrze. Przydałoby się tych innych jeszcze łuczników, no ale dobra, na razie się rozeszli, nie będę ich szukał, bo pewnie głodują, nie głodują. Zobaczmy, co te debile planują. To już chyba będzie uderzenie. Nie. Chociaż chwila, jeszcze z tej strony. Skrzynia, warto zapamiętać. Tak, 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 to już jest uderzenie. To już jest uderzenie. Wódca Rakanów okazał się być człowiekiem honoru. Ale ja się nie łąkam. Gdy dowiedział się, co szykuje Hardrada, wspomógł nas swoimi wojskami. Również w interesie jego ludu było poinformowanie cesarza o generalskiej zdradzie. Nie rozumiem. A, proszę, proszę, nie zostaniemy w tej wojnie sami. Dobrze pamiętałem, że będą nam pomagać. Odczepcie się od mojej wieży. Wąs. Szkoda mi cię, Halbert. Odczepcie wy się od mojej kochanej wieży. To moja wieża. Znajdźcie sobie własną. A jeszcze tu widzę, walki trwają. Dobra, wypuszczamy was. Ja widzę, że już się wycofują. Dobra, 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 dobra. Oni go tu już powinni załatwić. Wróg wycofuje swoje oddziały. Okej, okay, cofamy się tutaj. Ludowniczowie powinni ogarniać na ten teren. Podstawmy ich tutaj. Co to? Ty ci pojedna? Ty ci pojedna?
Jak ty się nazywasz? Damasus, ja cię zapamiętam, Damasus. Ty cipu, ja ci dam. Ja ci dam, Damasus. No wziął, podszedł i na ostatniego hita go zadał. Śmiertelny cios, no co za cipa. Wait. 23 bohenki knęła, nie przesadaj, kurde. Znaczniki, zwiadowca. Chodź, bo te debile nie wiedzą, które należy iść. O, momencik, brat, coś mi tu próbuje sprzątnąć sprzed nosa. Włączmy sobie tutaj na trójkę. No i tak, słuchajcie, Wardenga mniej więcej robi taką fajną akcję. To znaczy, generał sprawiedliwości, nazwą większość z was na pewno słyszała. Przebiera się, słuchajcie, w taki fajny napoleoński... Nie wiem, bardzo z Francją mi się to kojarzy, słuchajcie. Już idą, widzianko. Shit, wycofaj się. Bo cię tu zarżną, mój drogi. Bijemy na alarm. Podprowadzić. Niech oni podejdą pod bezpośredni ostrzał łuczników. I tu. Oj, zginą mi cywil. Oj, poginął. Muszą mu wojska zejść do rezerwy, bo inaczej mi da tak łatwo spokoju. Shit. Spierdalaj. Nie ocaliłem swojego. Cholera. Kurde mać, ale nas leją. Niedobrze. Są straty w wojsku. Gdzie on jest? Dobra, tu już jedzie karabin maszynowy, CKM. Bardzo dobrze, już 4-5 padło. Padło, jednostek wroga. I teraz ten tu ostatni próbuje spieprzać. Nie, moi drodzy, nie udajemy się w pościg, bo trafimy na katapulty wroga. I to dopiero będzie strata. Ci się chyba też tu powinni bić. No, ci się tutaj też widzę, robią już powoli najazd. Z wschodniej flanki. Co chwilę też go próbują kosać, jak tylko mają okazję. Bardzo dobrze. Wróg nie będzie się czuł w miarę bezpiecznie. O to chodzi, ale... Głoduje. Komentarz? Kamieniarz, że przeczytałem komentarz, głoduje. Komentarz głoduje. Dobra, zwolnijmy troszeczkę tempo. Chociaż od dwójki, bo ataki są zbyt częste. Jezu, ile wy tu macie? Chleb 26, 7. Dobra, dadzą radę się wykarmić. Ty tutaj mówi ile? Dobra, może dadzą radę się wykarmić. No i co on robi mniej więcej? Razem ze swoimi łebkami postawia rower z GPS-em podłączonym, no i ściga takich cholernych złodziei, nie? Także ostatnia akcja dosyć była ciekawa. Oto poszła, znowu złapali jego mościa, polał się w porty ze strachu, takie było ciśnienie. No ale nie był sam, bo ktoś mi jeszcze pomagał, zlazły się typowe Sebiksy. Oddział 5-6 chłopaków, już tam ich specjalnie nie liczyłem. I już od razu podchmieleni byli, nie? Już od razu do bitki się rzucili, nie? Z pięściami. Zrobiło się naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Omal się już tam nie potłukli. No znaczy do bitki powiedziałem, no prawie do bitki się, słuchajcie, rzucili, bo już chcieli się rzucać z pięściami, ale kamery ich trochę wstrzymały. No i sprawa wygląda mniej więcej tak, że zlazła się policja. Oni to wszystko mieli nagrodę, pokazali. Tamci trochę niby ochłonęli. A zaraz tylko, słuchajcie, dopowiem. No i teraz tak, co według mnie powinien Wardenga zrobić? Wardenga powinien złożyć może nawet zeznanie oskarżenia. Jeżeli już nawet nie oskarżenie, żeby nie robić tam większego jakiegoś, słuchajcie, zamieszania. No po prostu się nie wtrącać. Dlaczego? Ponieważ policja chciała... Chciała zatrzymać złodzieja, bo to jest ścigane z urzędu. Już nie wnosi się, słuchajcie, oskarżenia, to jest ścigane z urzędu. A Wardenga się wstawił za złodziejem, nie? A zrobił to, ponieważ się pościgał. W sumie i tak karę według mnie wystarczająco nawet dostał może. Ale chodzi o to, że co robi taki, słuchajcie, złodziej? Złodziej... No co, pośmieje się, ha, mandat dostałem, bo on tam to specjalnie zamienił na mandat, nie? Pogadał z policjantami, uznał, że jego rower był poniżej wartości dozwolonej, też miał 500 zł i dali mu po prostu mandat złodziejowi, nie? Takie debilne prawo, nie? I puścili złodzieja wolno, bo się tam z policjantami dogadał, żeby tam mu problemów nie robić. No ale wiecie, jak to będzie?
Złodziej się pośmieje razem z tymi typowymi sabiksami, dresiarzami, ludźmi z patologii wziętymi. Jakoś tak się wyraża, jakoś mniej fajnie, słuchajcie. Pośmieją się, pokurwią za przeproszeniem na tego całego Wardega i dalej będą kraść jak kradli. I raczej wątpię, żeby się to się zatrzymało. Powinno się takiego w dybę od razu i sz... Trudno, takie jest życie. Sami to powiedzieli, bo powiedzieli, że to kradniecie, trudno, takie życie. No to trudno, takie życie, lecisz do paki, nie ma taryfy ulgowej. Kradniesz, to lecisz do paki. I tak mniej więcej powinno być, tak się walczy z patologią. No ale dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek jakoś wam się podobał. Akcja zapowiada się troszeczkę grubsza. Jak z Arkanami Watch będziemy robić wjazd na chatę Heraldowi. Harald... mniejsza z nim tym, jak się nazywał. Komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się i cześć. Hej!